Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Giewont. Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Poznając tą okolicę, już wiemy, że znajdujemy się na wspólnym gołębniku Giewont. Mamy dzisiaj piękną pogodę. Tu są moje właśnie gołębniki, z których lotuję. Zaraz przejdziemy, pokażemy gołąbki na WG Giewont oraz też opowiemy o kilku niespodziankach, które przygotowaliśmy dla naszych uczestników. Witam wszystkich kolegów. I tak jak obiecałem, teraz chciałbym tutaj troszkę jeszcze opowiedzieć, bo dosyć dużo jest pytań, telefonów, więc myślę, że najszybciej i najłatwiej będzie, jeżeli nakręcę filmik i troszkę opowiem o tym wszystkim, co przygotowałem, o promocji dla naszych uczestników. No i tak myślę, że też troszkę o WG opowiem, bo po prostu no, uczestnicy pytają się co, jak, jakie loty, jakie nagrody, wszystko. Myślę, że troszkę w skrócie przypomnę. Większość już zna, ale myślę, że nie zaszkodzi, jak jeszcze raz powiem. Czyli tak, promocja. Promocja jest taka teraz, że wszyscy uczestnicy, którzy już się zapisali lub nowi się jeszcze dopiszą, do końca maja oddadzą gołąbki i oczywiście uregulują całą płatność, tak zgodnie z regulaminem, wszystko jak jest. To wśród tych uczestników, którzy spełnią wszystkie te warunki, zostanie rozlosowany gołębnik na gołębie młode o formacie 4 m x 2, wyposażony z montażem, z wszystkim. Po prostu nasza firma, fabryka gołębników, sponsoruje oczywiście dla nas, dla MWG Giewont, taki gołębnik, także że, i tak jak mówię, będzie między uczestnikami rozlosowane. Myślę, że chcemy też troszeczkę nagrodzić naszych uczestników za zaufanie. Chciałem też się może troszkę pochwalić, że na dzień dzisiejszy jesteśmy jednym z najstarszych prosperujących WG. Posiadamy już 7-letni staż, czyli wszystkie WG, które powstały jakby przed nami, no, już nie prosperują. My jesteśmy na dzień dzisiejszy takim najstarszym WG, także myślę, że warto nam też zaufać. Dużo osób, duchosłowców właśnie dzwoni, pyta, czy są wolne miejsca. Wiem, że właśnie wcześniej zawsze ta obsada była do 700-600 sztuk, więc hodowcy widzą już tą ilość zapisaną i pewnie myślą, że już nie ma miejsc. Wręcz przeciwnie, mamy już właśnie zapisane około 800, ale w ostatnich dniach dość dużo przybywa hodowców. Także po prostu są miejsca, bo mamy przygotowane na 1000 miejsc. Tak żeby się hodowcy nie przejmowali, że już na liście zgłoszeń nie ma miejsc, to znaczy, że nie ma. Miejsca są, na liście zgłoszeń też można dalej zgłaszać, bo przybywa codziennie też dużo hodowców. W ostatnim właśnie czasie jest bardzo duże zainteresowanie naszym WG, także bardzo mi jest z tego powodu miło. Cieszę się, że hodowcy darzą nas zaufaniem. Dopisuje się po kilka hodowców dziennie, także naprawdę fajnie. Myślę, że to też przekłada się na nagrody, któreśmy tu przygotowali, bo wiadomo, że od ilości przyjętych gołębi będą nagrody. Nagród, tak jak już wspominałem, ale tak w skrócie powiem, jest do 150 miejsca z finału. Są nagrodzone drużyny, indywidualnie drużyna z lotu, indywidualnie gołąb z lotu. No i do 150 miejsca z finału, lotniki też są nagrodzone, także myślę, że naprawdę przy tej obsadzie 1000 opłaconych gołębi jest ta nagroda przewidziana 100 tysięcy złotych dla pierwszego gołębia, łączna pula 500 000 złotych, także naprawdę myślę, że jest o co powalczyć. Nawet gdyby tam brakło trochę do tej obsady pełnej, to myślę, że i tak naprawdę są atrakcyjne nagrody, że naprawdę będzie o co powalczyć. Także zapraszam jeszcze kolegów. Co jeszcze chciałem powiedzieć, co my takiego przygotowali? No, myślę, że też naprawdę w zeszłym roku już powiedzmy taki zalążek był tego podwójnego finału, ale myślę, że dosyć było, wyszło fajnie. Hodowcy naprawdę byli zainteresowani, zadowoleni z tego lotu. Co prawda nie było dużo gołębi na ten dodatkowy lot, ale myślę, że to chcielibyśmy kontynuować w tym roku. Bo tak jak mówię, no jeżeli ktoś jeszcze chce zawalczyć na tym mega finale, także ten program, któryśmy przygotowali, to jest 5 lotów konkursowych z finałem na 520 km finał i ten mega finał, czyli 625 km, który lot odbywa się z oddziałem i z gołębiami tutaj wszystkimi z Podhala,
bo z każdego oddziału tam jest kilka osób chętnych, którzy chcą na ten lot dać, także to będzie taki wspólny lot i oczywiście drugi wspólny golnik, czyli MWG Dobczyce. Myślę, że jeszcze pulę nagród, czy to jakoś połączymy, czy indywidualnie, to jeszcze zobaczymy. Oczywiście to jest lot tylko dla chętnych, dodatkowy, ale myślę, że naprawdę fajny, ciekawy, no bo dla młodych 625 bodajże tu jest do Giewontu, to jest Kamień Pomorski, przewidziany lot także na terenie Polski, także myślę, że naprawdę dla twardzieli, bo to już jest taki lot, no mega wyzwanie, ale myślę, że znajdą się tacy chętni i będą chcieli powalczyć i tu naprawdę proszę się nie obawiać, czy będzie 5, 10 czy 20 gołębi na to. To my to będziemy organizować, no bo ponieważ tutaj, jak mówię, całe Podhale chce tak uczestniczyć w takim locie. Dużo tu kolegów właśnie było chętnych, mówią, że jak za rok organizuje, to już się chcieli zapisywać, to że chcą uczestniczyć w tym locie. Także myślę, że tu z Podhala troszkę gołąbków się nazbiera i z naszego oddziału. Ja osobiście też podejrzewam, że jak będą gołębie w dobrej formie, zdrowe, to też dam. Także myślę, że będzie więcej tych gołąbków i tak jak mówię, czy ze wspólnego golnika będzie 5-10 osób chętnych, także będzie u nas taka możliwość, żeby po prostu spróbować swoje gołębie na dystansie 600 km. No i też z ciekawości można sobie porównać, jak na tle podhalańskich gołębi te gołębie wypadają, także uważam, że naprawdę ten program lotowy, który był w zeszłym roku i w tym roku, któryśmy przygotowali, jest naprawdę, myślę, że nie ma żadnego w Polsce WG, które by miało taki lot dodatkowy na 600 km, także że tutaj jest też, uważam, ciekawy program. Więc co, no pozostaje mi jeszcze zaprosić kolegów ładowców, kto niezdecydowany, zapraszam, bo tak jak mówię, jest, naprawdę będzie, uważam, ciekawe nagrody, ciekawe loty, program mega, taki, można powiedzieć, wyżymaczka, także naprawdę można będzie się sprawdzić, można sprawdzić gołąbki. Co więcej jeszcze tutaj ciekawego, no tak jak mówię, no jesteśmy na ten dzień dzisiejszy takim, powiedzmy, najstarszym WG w Polsce, które prosperuje, więc dlatego też tą promocję z tą dodatkową nagrodą przygotowałem. Widzę, że właśnie jest zainteresowanie, hodowcy darzą nas zaufaniem. Ja też chcę w jakiś sposób się odwdzięczyć za to, że tyle lat z nami byli i nadal są. Więc postanowiliśmy tą nagrodę w postaci tego gołębnika ufundować. Także zostanie to rozlosowane po zakończeniu przyjmowania gołębi, czyli pewnie gdzieś około, myślę, 20 czerwiec. Wypada to sobota, pewnie to powiedzmy w ten dzień, bo to myślę, że to już jest taki czas, że wszyscy oddadzą na pewno do końca maja gołębie. Czy tam jak trzeba będzie kilka dni przedłużyć, to myślę, że też przedłużymy. No i żeby też każdy miał czas na uregulowanie tej opłaty, tak żeby wszyscy mogli, którzy tutaj u nas są, uczestniczyć w tym losowaniu. Także myślę, że tyle. No jeszcze chciałem się też pochwalić, no i oczywiście podziękować takim uczestnikom jak kolega Stępniewski czy Arek Maziarz, którzy właśnie zechcą uczestniczyć tu u nas na wspólnym golniku. Myślę, że to są takie, oczywiście nie ujmując nikomu, no bo wiadomo, że każdy jest dobry gracz, ale myślę, że tak Arek Maziarz uzyskał tytuł w FCI Mistrza Świata, czy też koledzy Stępniewski naprawdę są, myślę, ostrymi graczami na wspólnych gołębnikach na całym świecie, także wypada tu o nich wspomnieć, no bo to są tacy hodowcy, uważam, którzy dużą wagę przykładają do wspólnych gołębników i walczą na tych gołębnikach na całym świecie z bardzo fajnymi rezultatami. No i oni też właśnie zapisali się u nas na WG Giewont, będą walczyć. Obiecali, że oddadzą gołębie, także myślę, że tutaj słowa dotrzymią. No i myślę, że to naprawdę są hodowcy, którzy podniosą nam prestiż, nie? No bo tak jak mówię, i oni też zdeklarowali, że tylko i wyłącznie dają do naszego WG, więcej nigdzie w Polsce, także cieszę się, że darzą zaufaniem właśnie tak dużym nasze WG, że tylko na nasz oddają gołębnik, także bardzo też dziękuję za zaufanie. Oczywiście wszystkim hodowcom dziękuję za zaufanie, no i cieszę się, że tyle lat byli ze mną, no bo niestety jakby nie uczestniczy, to nas by nie było, no. Jesteśmy dzięki właśnie naszym uczestnikom i tak z tego powodu się bawimy razem. Myślę, że będziemy się dalej bawić w tym roku i w kolejnych. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim hodowcom, którzy zechcieli tu z nami się zabawić. No i jeszcze raz zapraszam wszystkich
Myślę, że to na bieżąco będę się starał teraz coraz więcej tych filmików nagrywać, opowiadać, pokazywać, co się dzieje u nas, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. Wszystkie koszowania, takie inne rzeczy, wszystko będziemy starać się nagrywać, tak żeby to było jak najbardziej transparentne. Także zachęcam też do subskrypcji kanału. No i łapka w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, to łapka w dół, także nie ma problemu. Nie tylko dobre komentarze chcemy słyszeć, złe też, bo jak wiadomo, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Może czasem jakieś sugestie się nam przydadzą. Będziemy też dążyć do tego, żeby było jak najlepiej. Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Giewont. Atrakcyjna lokalizacja. Kilkuletnie doświadczenie. Profesjonalna obsługa. Wysoka skuteczność lotowa. Małe straty gołębi. Optymalna obsada. Cenne nagrody. Świetna zabawa. No i teraz już tak na koniec chcieliśmy kolegom pokazać, jak się tutaj gołąbki u nas mają. Te, które już są. Na razie są, jak widzimy, zasiedlone dwa przedziały. Część leży sobie na podłodze. Inne już usiadują sobie na regałach. No, tym razem troszkę nie dojadły. Ale to im zaraz zostanie zabrane, bo właśnie zakończyłem karmienie. I po prostu nie leży karma w karmikach. Jak już wszystkie pojadły, zostaje zabrane. Pokażemy. Tutaj pierwszy boc, to już ładnie widać, umią się obsługiwać z regałem. Mamy już gołębi około 160 przyjętych, kolejne tury w najbliższy weekend, także naprawdę serdecznie zapraszamy do rywalizacji. Myślę, że jest o co powalczyć, konkurencja też jest fajna, myślę, że nagrody atrakcyjne, no i dobra zabawa u nas. Także zapraszam wszystkich kolegów. Tak jak mówiłem, mamy jeszcze miejsca, więc myślę, że można ten śmiało się tutaj z nami pobawić. Także zapraszam kolegów. Dobry lot.